serdecznie witam na pierwszym spotkaniu z cyklu, który będzie poświęcony partnerstwu publiczno-prywatnemu. Ta konferencja miała na celu przybliżenie istoty idei partnerstwa publiczno-prywatnego, które dopiero raczkuje w tym kraju. Odpowiedź na pytanie, dlaczego PPP jest lepszym rozwiązaniem niż model tradycyjny, jest prosta. PPP jest lepsze, efektywniejsze i czasami tańsze. Partner prywatny buduje dla siebie. Partner prywatny, mając perspektywę 20 czy 25 lat zarządzania lub utrzymania danej inwestycji, danego budynku użyteczności publicznej, musi zastosować na etapie budowy i projektowania najlepsze rozwiązania, najlepsze technologie, po to, aby w tej perspektywie 20 czy 25 lat dokładać jak najmniej do tego. I to jest jakby główny argument za tym, dlaczego stosować PPP. Samorządy, szczególnie te mniejsze, bo czy wojewódzkie, one dysponują innym potencjałem. Tam pracują zespoły ludzi, którzy doradzają przy prowadzeniu szpitali, wspomagają przy podejmowaniu decyzji. W przypadku samorządów powiatowych nie ma takich możliwości. W związku z tym każda metoda, która służy realizacji celów, a na przykład partnerstwo publiczno-prywatne jest taką metodą, daje szansę na podwyższenie poziomu i jakości usług i zwiększenie zakresu ich realizacji. Są partnerzy prywatni, którzy chcą wejść w projekty PPP, są banki, które chcą finansować te projekty PPP i pojawiają się już coraz częściej partnerzy publiczni, którzy chcą ogłaszać przetargi właśnie dla projektów PPP. To jest coraz większe zaufanie do partnera prywatnego, do partnerów stabilnych, którzy potrafią przez wiele lat taki proces nie dość, że zaprojektować, przeprowadzić, a później w konsekwencji zarządzać. Bo kluczowe jest to dla skuteczności takiego procesu. Także bardzo cieszymy się, że i ta konferencja i samorządy tak licznie, które tutaj były reprezentowane, otwierają się na tą możliwość. Zaprosiliśmy na dzisiejsze spotkanie naszych kolegów ze spółki Vinci Facilities UK. Są to ludzie, którzy prowadzą szpitale, które zaprojektowali, zbudowali, a następnie dzisiaj zarządzają nimi, eksploatują. Lepiej pracuje się i skuteczniej leczy pacjenta w infrastrukturze, która pozwala na zastosowanie najnowszych technologii. Dlaczego nie miałoby się udać u nas? Mam nadzieję, że ten dzień zaowocuje tym, że za 2-3 lata będziemy mogli w Polsce otworzyć pierwszy szpital w formule PPP.